Witajcie moi drodzy, kolejny raz w grze Assassin's Creed Identity. I to kolejny raz w ciągu jednego miesiąca. Po poprzednich dwóch odcinkach. No i zobaczcie. Jest godzina 24:07. Mam przyjemność to nagrywać. No ale no, mam w takich właśnie spartackich warunkach miałem przyjemność się znaleźć. Bo proszę Państwa, oto właśnie nadeszła Wigilia, a zaraz potem 3 dni świąt. Także, no, nie było zbytnio czasu, by móc to wszystko tutaj ogarnąć, co macie przyjemność mieć przedstawione. No ale w każdym razie, oto w dzisiejszym odcinku będzie nam dane tym razem wreszcie dane nam będzie odzyskać należącą do naszego głównego bohatera skrzynkę, która jest z kolei własnością Bractwa Asasynów, ale przy tym oczywiście nauczymy się kolejnych rzeczy z animusowego tutoriala. Albo i nie. Tym razem nie będzie to konieczne. A po prostu została nam odblokowana możliwość... wykupywania boostów i tak dalej. Za to można sobie poczytać kodeks. Że właśnie Firencja, tutaj możecie sobie w pełni przeczytać wszystko, ja bynajmniej wam tego czytać nie będę. Oczy zemsty, no właśnie tutaj widać idealnie, jak strażnicy chcą zabrać Leonarda, a my bronimy go przed najgorszym. Zadanie aresztować Leonarda, czy też go zabić na miejscu jako potencjalnego przestępcę. Włochy. Lata, no właśnie. 15 lat. Postacie Leonardo da Vinci. No właśnie, osobnik, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. No po ostatnim odcinku trochę nam było informacji tychijowych. No właśnie, kruki, czyli templariuszowy odpowiednik asasynów. Specjalnie wyszkolony do walki z zakapturzonymi zabójcami. Nie ma co ukrywać, nawet nieźle im to idzie, ale nie popadajmy w skrajność. Tak czy owak, walczyliśmy już ze skorumpowanymi osobnikami. Napoiliśmy się krwią uzdrowiciela oraz poznaliśmy, czym są oczy zemsty. Czy też mściwe oczy, jak zwał, tak zwał. Teraz czas, aby kierowany przez nas asasyn uszczęścił swojego rekwiemu. Requiemu. No, również jak zwał, tak zwał. Recover the contest of the chest and kill the Borgia agents, then flee the area, kill all the wolves lurking around the area. Zabij wszystkie wilki, które snują się po okolicy. Podpowiedź, użyj otoczenia jako broni. Ruiny są doskonałym miejscem, by się ukryć i napaść. Tym razem przenosimy się do Rzymu. A konkretniej do miejsca, jakim... A konkretniej do takiego zabytkowego miejsca, jakim jest Colosseum. Najbardziej charakterystyczna część tego miasta, znajdującego się w rzeczy jasne we Włoszech. No ale cała akcja przecież dzieje się we Włoszech w XV wieku, nieprawdaż? Okej. Fabuła. Czterem asasynom zostało zlecone odkryć położenie ważnej skrzynki z rzymskich katakumb. Podczas powrotu do krajówki zostali napadnięci i zabici przez grupę agentów Borgi. Jeden z asasynów przeszedł w Rzymie, wziął ze sobą siebie samego, by dostarczyć zemstę. Cokolwiek to znaczy. The agents are somewhere inside the rings of our...
Location. No właśnie, no i oto jesteśmy w tajnej bazie agentów Borgi. Lepiej zachować szczególną ostrożność. Jeżeli dam im się zauważyć, to już po mnie. Oczywiście prawdziwy asasyn nie byłby sobą, gdyby... ...nie dokonał oczywistego dla siebie zabójstwa. Tym środkiem właśnie. Leżeć. Tam również ktoś się jeszcze czai. Lepiej tego kogoś zignorować. No kurde, wreszcie jakaś pierwszorzędna na prawdziwie skradnikowa misja w tym całym Assassin's Creed'zie, w sensie, że polegająca na nałożnie. Wiem, że tam jesteś. Nie potrafił się wspinać. Niedobrze. Lepiej znaleźć jakąś piłkę, zanim zrobi się gorąco. Nieważne. Dokładnie tak, przez budynki. Lubię nie wzbudzić niczyich podejrzeń.
O nie. Proszę Państwa, w ten oto właśnie sposób kończy się... Proszę Państwa, i w ten oto właśnie sposób kończy się bezmyślne napadanie we wszystko... Proszę Państwa, i w ten oto właśnie... Proszę Państwa, i w ten oto właśnie sposób kończy się bezmyślne uczestnictwo w otwartych walkach zamiast skupić się na robocie skrytej. No właśnie. Także pozwólcie, że wrócę do was za chwilę, a zakończę tam, gdzie ostatnim razem niestety, ale dałem się wykryć. O to mi chodziło. Teraz wracamy do właściwej misji. Trzeba się wspiąć tutaj. Może znaleźć pomiędzy tym wszystkim agentów. Lepiej więc unikać bezpośredniego kontaktu. Szukać. Tam są. Co? Hej! Chodź tu, chodź tu! A masz. O nie.
Okej, jeden z tych agentów został... Ale kurde, ważny dla mnie obiekt się właśnie tutaj zbliża. Znajdź i przeszukaj skrzynię. Przy czym jestem też ciekaw, o co chodzi z tymi wilkami, kalendarz jasny. Co jest? Gdzieś zaginęli się ci strażnicy. Pewnie się znowu obijają. Okej, masz przy sobie skrzynkę? Nie masz. Gdybym był tricksterem, to by było mi o wiele łatwiej zrobić to jego. Aż, przyjdź zaraz. Bo jeszcze przecież trzeci z tych wszystkich grupów całych tutaj. A on się okazał tam. Czy z tego co widzę robiłem tutaj profesjonalny Leopold? Teraz zaczynam iść całkiem fajnie. Ciekawe, czy ja mam odprawić kogo. Właśnie w tym momencie mnie odblokowała achievement pod tytułem Orla Wizja.
To chyba jest symbolika tego, jak dobrym jestem asasynem. Co jest? Muszę się wszyscy podziali. I to już jest koniec wszystkich agentów. Teraz trzeba będzie, żeby tego zabrać od bardziej dyskretnej strony. Właśnie tak działa Animus. A tutaj bynajmniej jest już kompletna gra. A tutaj bynajmniej jest już kompletna. Tak jak mówię, to już robić tego świata. Właśnie tutaj trzeba będzie dokonać odpowiedniego radiusu. Skrawankowo zabijalnego. Coś podobnego miałem jak się jednak zresztą w 0-0 Blackstone. Coś mi się wydaje, że chyba jednak mam pewne jednak niedokończone jeszcze sprawy w tym miejscu. Podążacze Romulusa. Okej. Wyzwanie ukończone. I że to nie było to tyle, jeżeli chodzi o ten Pegas. No dobra.
Ten dosyć ciężko przebijany i ranny. Ale faktem jest... że nie pozwolę sobie... No i proszę bardzo. Misja zakończona akurat w momencie, kiedy to udało mi się opuścić górną część tej całej tajnej bazy w Rzymie. Tych templariuszów. 120 punktów expa udało mi się uzyskać. No i właśnie. Bonusy nowe. Odkryj otoczenie, w którym skrzynia i agenci Borgiów, wtedy opuść strefę. Wyzwania, zabij wszystkie wilki szlające się po okolicy. No dobra. Adriano, pomóż się swoich braci, odzyskał skrzynię. Od tamtego czasu po powrocie do Machiavelli i otworzenie tego znalazł właśnie odblokowano nowy kodeks. Kontrakty, czyli zapewne te misje wykonywane, wygenerowane losowo. Brak skrotowy, kontrakt asesynacji, kontrakt pillage'owy, misje kontraktowe, myślcie. Cię na przegór całe tych Włoch, byś przetestował swoje asasyńskie umiejętności. Naciśnij tab, aby kontynuować. Naciśnij przede wszystkim kontynuować, aby kontynuować. Eskorty. Naciśnij przez kontynu, aby wyciągnąć to zlecenie. Okej. Okay. Przy okazji tego wszystkiego dane nam będzie... I jeszcze kolejny wpis w dzienniku nam odblokowano. Podpowiedź, nie zapominaj, aby zbierać achievementy. Będziesz do otrzymać pieniądze, bohaterskie tokeny i inne przedmioty. No ale kurde, bardzo mnie ucieszyło to całe achievementowanie i regular... To całe, że w tej grze są achievementy, jak się okazuje, kontrakt... Zabójstwo. Zobaczmy, na czym to polega. Zabij cele... Zamieszczamy na kontrakcie. Jest to... Taki oto cel. Okej, okay, oczywiście zaczynamy na dachach. No i co? Zaczynamy. Trzymało się razem. Ale cholera jasna. Lepiej... Nie wywoływać kilka za sobą, inaczej ma się to skończyć tragicznie. Ha!
Tym wszystko jest zlikwidowany. Chwila, co? Hej! Dopiero teraz mi zaliczę misję. No dobra. Wzrosło mi, o, miało przyjemność teraz wzrosnąć moje doświadczenie. Okej. Okay. No i myślę, że w tym miejscu możemy się już śmiało pożegnać. Tym razem to był taki dosyć ciężki odcinek, bo bez podawania problemy z przetrwaniem. Nie dziękuję. Nowe misje są dostępne. Dziękuję, ale nie, postoję. Czyli coś jakby o wyzwoleniu. Okej. Okay. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, który był, należy zadać, że wyjątkowo na spontanie, bo wyjątkowo nagrywany o dosyć późnej godzinie nocnej. Także nie pozostaje nic innego jak się pożegnać. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć. Tym razem już w normalnych porach.